Scream. Wszystkim z tej strony Scream, witajcie w nowym odcinku z BeamNG Drive i dzisiaj, słuchajcie, po pierwsze mamy tutaj serio nowe, same nowe praktycznie samochody. Mamy tutaj Subaru, mamy tutaj Chargera, mamy tutaj mega, ale to mega fajny, super sportowy samochód, bo on ma skomplikowaną nazwę, więc nie chcę jej wymawiać. Koenigsegg, wiadomo o co chodzi. Mamy BMW M3, stare oczywiście, mamy RS6 C8, mamy Nissana S13, który ma stalowe felgi, nie wiem czemu. I mamy oczywiście naszego idola Pingwina. Malucha nie mamy, bo zapomniałem moda pobrać, dlatego nie ma malucha. Może później będzie maluch. A teraz słuchajcie, tymi torami, które tutaj widzieliście, będziemy przejeżdżać prosto przez pole dziur. Będą coraz większe te dziury. Proszę bardzo, mamy tutaj takie mega słabiutkie. Tu są coraz mocniejsze. Tu są coraz większe. Mocniejsze, większe, jeszcze większe. Tu są mocniejsze, mniejsze. Tu są wielkie, ogromne. Tu są mocniejsze, mniejsze, ogromne. Jezu, ciężko to się wymawia. I na koniec jest taka dziura, którą finalnie trzeba przeskoczyć. Zobaczymy, czy jakikolwiek samochód da radę. Obstawiajcie, który samochód z nich może wygrać. To jest od 1 do, słuchajcie, 7. Jezu, jak ja szybko to policzyłem. I uwaga, zaczynamy wyścig. Zobaczmy, kto... Czemu ten supersportowy samochód jest taki wolny? Co jest? Audi wyskoczyło, one ma 1200 koni, co prawda, no ale zobaczcie, jaka jest różnica pomiędzy nimi. Dobra, zobaczmy, co się z Audi będzie działo, bo to jest górka. Okej, wyskoczyło! Uwaga, jedzie bokiem. Zobaczmy, co zrobi na tych dziurach tutaj. Ej, przeskakuje przez te dziury. Bokiem przeskakuje przez te dziury, co jest? W sumie one jedzie jakieś 400 km na godzinę, dlatego, ale zaczynają się większe i zaczynają się też większe problemy dla niej. Także no, to nie skończy się to zbyt dobrze, bo leci prosto na kamień, ale przeżyła jakimś cudem. No powiedzmy, że przeżyła, ale dobrze, bo tu już się zbliża Subaru, bo chcę się skupić na samochodach, które jadą prosto na dziury i zobaczmy, jak Subaru poradzi sobie, ono przeskakuje przez te dziury jak chce. Ej, one może to wygra. Dobra. Ja jak zwykle, jak coś powiem, to coś się dzieje dla samochodu za każdym razem. Możemy też w ten sposób kamerę włączyć. I Subaru nie ma żadnych szans. Zobaczmy, jak z innymi samochodami. No, z innymi samochodami też cienko. Nie mają żadnych szans na przeżycie. Jakie to jest satysfakcjonujące. BMW to już w ogóle na złom się nadaje teraz. Ej, ale bez kitu, one praktycznie przeleciały wszystkie dziury. BMW najdalej przeleciała. Znaczy, no, tutaj leci jakiś inny samochód. Nie wiem, co to jest. A, to jest Nissan. Ale Nissan doleci praktycznie do tej samej odległości. Charger jeszcze jakimś cudem działa. A super sportowy samochód, który miał być najszybszy i to wygrać, jest, słuchajcie, najgorszy. O! Jeszcze bohater nasz! O! Ja zapomniałem o nim. Uwaga, faworyzacja, zobaczmy. Zobaczmy, co zrobi nasz mądry gołąb. Tylko, no ale jedź. Co ty robisz? Utknął. Dobrze, czyli BMW finalnie wygrało tą walkę razem z Nissanem. Nissan był drugi. Czemu on ma tu 666 napisane? Ale chciałbym być jednym z tych pojazdów, które uczestniczą w tym wyścigu. Zobaczmy, co taki Nissan potrafi. Tylko, czemu on nie jedzie teraz? Okej, nitro się włącza. To on ma strasznie dużo mocy wtedy. Doganiamy wszystkie samochody powoli. Proszę bardzo, mamy tutaj BMW-kę. Mamy tutaj Chargera. Ile my jedziemy? 289 km na godzinę. Dobra, skok. Dobra, skok był słaby. Dobrze, dobrze. Uwaga, wbijamy się w dziury. Zobaczmy, jak daleko ten samochód przejedzie bez zniszczenia się praktycznie. Nie no, już lecimy. Już lecimy, także nie mam kontroli nad samochodem. Zobaczmy, jak daleko on doleci. On jest cały wygięty teraz, ale leci nadal do przodu, także jest dobrze. Może to wygrać jeszcze. Co to jest? Nie no, znowu BMW przeleciało tutaj i rozwaliło wszystkich. Co jest? Nie, czekajcie, one działa. Przepraszam. Przepraszam bardzo, jak ty jeszcze funkcjonujesz? Zobaczcie, koło się kręci, tylko nie daje rady bez drugiego koła jechać do przodu. No i znowu BMW wygrało, co jest?
A to jest serio kwestia takiego przypadku i prędkości oczywiście, ale BMW nie miało tej prędkości najwięcej. Najwięcej miało prędkości Audi, które jest, słuchajcie, Audi jest tutaj, jedzie dalej, ale one jechało po tym cały czas, także się nie liczy. A co jakbym ja jechał tak Audi, co nie? Jakbyśmy rzeczywiście wykorzystali tą moc tego samochodu, jako dobry kierowca oczywiście, dobrze przejechali przez te dziury tutaj, okej, skok, dobrze, jadę prosto, dobrze, uda się, musi się udać, zwalniamy czas, zobaczcie, dolecimy najdalej ze wszystkich samochodów, musimy po prostu, nie! No i koniec jazdy. Tutaj jak zwykle Subaru leci bokiem. No i przeleciało przez Audi, mimo że było szybsze te Audi. I tym razem, słuchajcie, wygra Nissan chyba. Oba samochody próbują jechać, ale im nie wychodzi zbytnio. Ale wyglądają w sumie najlepiej z tych wszystkich, bo Audi wygląda w ten sposób. Tu jest niby ten najszybszy samochód, który miał być. No i też wygląda tragicznie. Tutaj Pingwin sobie, słuchajcie, przemierza świat powolutku. Co jest, ale to idealnie wyglądało. Ej, może on to przejechać, jeżeli będzie jechać powoli, bez kitu. Dawaj, podjedziesz pod tą górkę, dawaj, wierzymy w ciebie. Wszyscy widzowie na ciebie liczą. Proszę. Czekajcie, pomogę mu trochę. No co ty robisz, no jedź do przodu. Dobra, dobrze. No nie, no wjechał w dziurę, a chciałem mu pomóc i go tutaj postawiłem, no i zepsuł wszystko. Może rakietowym autobusem chociaż nam się uda. Zaraz dogonimy te wszystkie samochody oprócz Audi. Zobaczmy, na co stać taki autobus. No bo on, z tego co pamiętam, może jechać jakieś, wiecie, 400-500 kilometrów na godzinę. Skaczemy! O nie, dobra, dobrze. Lecimy! Walnęliśmy w chargera całego. Okej, ej, ten autobus może to przelecieć. Ten autobus rzeczywiście, jeżeli tu się dobrze odbije, odbij się, proszę cię. Moc mu się skończyła w tych silnikach odrzutowych. Jeżeli on się od tego delikatnie odbije, to jest szansa na to, że doleci do samego końca. Tak. Jeszcze Charger dzięki niemu doleci i to bez problemu żadnego. Udało się. No, żaden samochód nie doleciał oprócz tego Chargera i autobusu. A tu jest chyba silnik gdzieś od autobusu, z tego co widziałem. Albo kawałek silnika od autobusu. Ej, Audi o dziwo jest całe. Co jakbym je wyłączył? A, dobra, nie działa, nieważne. Słuchajcie, ale teraz będziemy jechać dziwną Toyotą. Pierwszy raz ją widzę w życiu. Mamy tutaj V8, więc duży bardzo silnik w vanie rodzinnym. I uwaga, będziemy dzisiaj jeszcze wjeżdżać prosto w speedbumpy różnymi samochodami i oczywiście później będziemy armią samochodów takie speedbumpy wjeżdżać. Zobaczmy, jak daleko dojedzie taka Toyota służąca do przejazdów rodzinnych. No te pierwsze speedbumpy będą bardzo proste, mimo że ona jest niska. I na spokojnie będziemy przejeżdżać, ale to jest genialne. Te speedbumpy nigdy mi się nie znudzą. Zobaczcie, jak ona się tu wbiła. No to wszystko się wbiło w sumie. Genialne. Toyota, słuchajcie, daleko dotarła. Patrzcie, tu się zaczęło, a Toyota jest aż tutaj, także no prawie do końca dotarła, to jest dziwne, bo tutaj speedbumpy są aż chore. Bo jakby ją tutaj zrespić, to zobaczcie, podjazd pod coś takiego normalnie jest dla niej niemożliwy. Zobaczmy, jak sobie poradzi sportowy Dodge. On jest tak zbustowany, co jest, go ciężko ogarnąć nawet. Dobra, będzie ciężko, on ma jakąś skrzynię służącą do drag race'ów. W ogóle biegów nie zmienia, jedzie prosto cały czas. Okej, dobra, zmienia już biegi. 260 na godzinę mamy prawie 300 km na godzinę. Nie spodziewałem się, że ten samochód będzie aż taki szybki. On jest chyba szybszy nawet od Lambo. Zobaczmy, jak sobie poradzi taki sportowy samochód ze speedbumpami. No bo teraz sobie przelatujemy po prostu na luziku, bez żadnego problemu. Dopiero teraz zaczynają się problemy i zobaczmy. Ale to jest genialne, to jest serio
genialne, jak te samochody się rozwalają w tym Bimenji. To jest tak satysfakcjonujące, no i to ta kierownica, która nigdy się nie niszczy, to powinni też naprawić, ale proszę bardzo, samochód chyba dalej doleciał niż tamta Toyota, która gdzieś tutaj doleciała. Tu jest oczywiście nasz Dodge Charger, no nie wiem, czy można go już tak nazwać, bo nikt go chyba już by raczej nie rozpoznał. Zobaczmy, jak sobie poradzi BMW M3, bo wcześniej one dolatywało praktycznie za każdym razem najdalej, także ciekawi mnie to, czy rzeczywiście tutaj spisze się bardzo podobnie, bo tu jest tak jakby odwrócona sytuacja, są speed bumpy zamiast dziur. No nie jest to super ekstra szybki samochód, wiadomo, jest to szybki samochód, jedziemy 250 km na godzinę i z taką prędkością też uderzymy w większego speed bump. Dobra, to się nie skończy zbyt dobrze. To się nie skończy zbyt dobrze. Okej, lecimy, lecimy. Dobra, dobra. Ej, daleko dolecimy chyba. Albo nie. No, super. Jeszcze do wody prawie wpadł. Zatrzymał się na końcu. Dojechał chyba w równe miejsce. Chyba tutaj Toyota była, także gorzej niż Toyota. BMW M3 wypadło, także hańba trochę. Da się w ogóle otworzyć te drzwi, bo zobaczcie, tu jest taki przycisk, tu też jest przycisk, tu też jest przycisk i się nie otwierają jej klik. O, dobra, w ten sposób, o, proszę bardzo, działa. Ej, ogólnie odkryłem coś dziwnego, bo tak jakby możemy sobie jechać, co nie? Możemy sobie jechać, jedziemy, jedziemy normalnie, ale jeżeli kliknę T, to dostajemy jakiegoś dziwnego boosta w tył samochodu, co powoduje, że jedziemy 1 000 000 km na godzinę, także musimy to przetestować. Ej, bez kitu, tego nigdy nie było wcześniej. Oj, silnik wybuchł. Okej. Okej. Co jest, jak to szybko można jechać? Dobra, słuchajcie, mamy wszystko. Teraz będziemy mogli ustalić, ile taki Nissan wytrzyma. No, nie wytrzyma zbyt dużo. I to się stało, słuchajcie, od samej prędkości. A wiecie, jak można polepszyć samochód, żeby nie latał tak wysoko przy prędkości? Proszę bardzo, wchodzimy tutaj, zwiększamy grawitację na Saturn. Nie, może Jowisz po prostu. Niech będzie Jowisz. Teraz nas nie uniesie w żaden sposób, chociaż samochód straci wszystkie koła, ale mimo wszystko wjedziemy raczej. Jedziemy 1400 km na godzinę. I teraz, słuchajcie, możemy delikatnie, czekajcie, ustawię się na środek. Możemy delikatnie przyspieszać. Co jest? Jak my szybko lecimy, tylko w speed bumpy nie trafiliśmy. Jeszcze raz. Dobra, na start oczywiście możemy, wiecie, takie początkowe 800 km na godzinę. Dotknęliśmy pierwszego speed bumpa i nie skończyło się to zbyt dobrze. Co jest? Ale to jest dobre. I to wiecie, to jest grawitacja Jowisza i my do takiej odległości dolecieliśmy. A jakbym wyłączył grawitację Jowisza i włączył grawitację Ziemi normalnie, czyli na przykład teraz lecimy 718 km na godzinę bez kół oczywiście, dajemy grawitację Ziemi, zwalniamy czas. Zwalniamy czas i mimo wszystko lecimy mega szybko. Jaki to jest zwolniony czas? Razy 16 teraz jest. I zobaczcie, jak ten samochód się niszczy. Po prostu znika. Ale gdzie on doleci? Dzięki temu, że leciliśmy 700 km na godzinę. Lecimy na razie 450, a już jesteśmy w jakiejś połowie. Dobra, przyspieszę, przyspieszę, okej. Jakby to wszystko przelecimy praktycznie. Dobra. Silnik już wypada, można powiedzieć. No i słuchajcie, przelecieliśmy wszystko. I mimo wszystko nie wpadliśmy do wody, to jest dziwne. Ale samochód, mimo że leciał, słuchajcie, tyle kilometrów na godzinę, to nie wygląda źle, prawda? Dobrze, ale na razie zagrajmy normalnie, co nie? Bo wiadomo, to było w pewien sposób oszukiwanie, chociaż jak klikam T w Audi, to nic się nie dzieje. To mnie teraz zastanawia, co ma na to wpływ, czy to wina tego samochodu? Ale ładnie leci Audi przez to. Zobaczmy, czy da radę z tymi większymi, czy sobie z nimi poradzi. Ej, poradziła sobie, co prawda leci bokiem teraz i zaraz wpadnie do wody pewnie. Dokładnie o tym mówiłem.
Wytłumaczcie mi, dlaczego ten pojazd ma dwulitrowy silnik i czemu nie ma czegoś takiego włożonego i teraz powinien on być szybszy. Czemu taki samochód jedzie 250 i ledwo jedzie do przodu już? Co jest z tym samochodem? Nie tak! Jest beznadziejny! No i jeszcze nie rozwala się jakoś super spektakularnie. Ale słuchajcie, wcześniej jeszcze wygrał autobus, więc możliwe jest to, że autobus to wygra, chociaż wątpię szczerze, ale warto sprawdzić takie rzeczy. Uwaga, lecimy 400 km na godzinę, wbijamy się w te speed bumpy. Jak on zareaguje na te pierwsze większe? On sobie przeleci po nich dosłownie. Ej, ten autobus jest dobry. On ma szansę, żeby to wygrać. Dobra, lecimy autobusem dalej. Zobaczmy, co się z nim... Wstań. Nie. Przeleciał wszystko! Co? Co jest? Nie skończył co prawda zbyt dobrze, ale nie wygląda jakoś tragicznie mimo wszystko. Także słuchajcie, mamy już przygotowany finalny wyścig. Ja będę jechać tym samochodem, oczywiście ze stalowymi felgami. Zobaczmy, kto wygra ten pojedynek. Oczywiście będę się wspomagać tym boostem z tego samochodu. Możemy nawet dzięki temu Audi na luzie przegonić. No, ten samochód niech już sobie sam tutaj, proszę bardzo, poleci, bo on chyba nawet nie trafi w resztę bumpów. Zobaczmy, jak inne samochody zachowają się tutaj, proszę bardzo. Audi na luzie jakoś tutaj przelatuje. No, dobra, nieważne, jednak nie. Ale leci mega szybko nadal mimo wszystko. No, teraz jest już całkowicie rozwalona. No sami zresztą zobaczcie, nie ma już praktycznie nic z niej. Tutaj leci Lambo bez przodu całego, gdzieś odpadł po prostu. Ej, i one chyba przeleci dalej niż Audi. Ej, rzeczywiście, mimo że było znacznie wolniejsze, przeleciało znacznie dalej. Lambo, słuchajcie, dokończymy już z Lambo. Zobaczmy, jak tu jest z innym samochodem. Ciekawe, jakie to uczucie tak lecieć, nie? Lecieć samochodem, obracać się mega szybko. No pewnie nie chciałbym tego doznać, ale mimo wszystko jest to bardzo ciekawe, jak chore jest to uczucie. I uwaga, jedzie tutaj legendarna Skoda 1.9 TDI oczywiście. Zobaczmy, jak sobie Skoda poradzi. No na razie radzi sobie średnio. No już raczej nie pojedzie, bo i cała oś tutaj pękła. I ostatni nasz driftowy wojownik. Zobaczmy, co się z nim stanie. No bo on powinien to przejechać na luzie. Ja wam mówię. Wow, Lambo tam przeleciało. Lambo się zrespiło i jeszcze raz przeleciało. Jeżeli on przejdzie dalej niż Skoda, to zaraz się stanie. Jezu, trzeba uważać na inne samochody tutaj, bo one się respią cały czas. Ziomeczku, dasz radę czy nie dasz rady? Musimy mu pomóc, to nie? Musimy mu pomóc. On na spokojnie powinien to przejechać. Mam szczere nadzieję, że dasz radę. Proszę cię, uważaj tylko na inne samochody, bo będzie źle. I jeszcze nadjeżdżają te inne samochody, więc serio, trzeba uważać. Lambo tu się rozbija. O, to tak straciło ten przód, proszę bardzo. Mamy nawet udokumentowane to. No tu jedzie Skoda, więc będziemy mogli porównać, gdzie dojechała Skoda, a gdzie dojechał taki pingwin. O, bez kitu jedzie serio daleko. Zobaczcie, tu się Skoda zatrzymała. O, a pingwin właśnie skończył tutaj. O, to sobie leci. Ale to jest serio satysfakcjonujące. Ja mógłbym tu siedzieć i obserwować po prostu, jak te samochody co chwilę jadą i się rozwalają o wszystko. To jakiego farta miała to Skoda w ogóle. No ale Lambo wygrywa praktycznie za każdym razem, także Lambo finalnie to wygrało. Uwaga, jest wyścig Lambo z Dodge'em. Zobaczmy, kto wygra. Dobra, Lambo wyprzedza Dodge'a. Oj, za szybko pojechałem. Nie no, Lambo jest za szybkie dla Dodge'a, ale my wygramy z Lambo. Proszę bardzo, dziękuję wam za oglądanie. Jeżeli się podobało, zostawcie subika i lajka. Ja was żegnam. Nissan się żegna z życiem. Pa, pa.